Dobra, oficer Pączkowski, jestem wolny po kradzieży w sklepie. Nie, na pewno bał, to już jest... To już jest nudne, tego było zbyt dużo w tym mieście. Coś... O! Nie! O! Mogę pomóc koledze. Tak, już jadę. Uwaga! Fidget Pączek! Ej, to by w sumie było dobre na premierę serialu. Fidget Pączki. Macie je na palcu? Obgryzacie je i je kręcicie sobie. Żeby nie musieć się brudzić. Muszę o tym pogadać z managementem. Dobra, co to się dzieje? Ja tutaj się tylko przygotuję na wszelki wypadek na pościg. Albo w sumie go zastawię, bo czemu nie? Teraz nie uciekniesz w razie czego, więc lepiej się miej na baczności. Ciemniaku. Cześć. Czy potrzebujesz pomocy? Naprawdę taki żałosny jesteś, kolego? Wysiadaj. Leż. Aresztuj go, powiedziałem. Mogę, że chociaż coś potrafisz, Wajzo. Nienawidzę ciemnych. Leżeć, powiedziałem. Dobra. I drzwi się zamyka. O, proszę, masz sztywne. Ale masz sztywne drzwi. O. Dobra, udało się. Siup! Dobra. Oficer Pączkowski, dobra robota, udało się. Znowu? No dobra. Wiecie, trzeba pomagać młodym. Bo nie potrafią nic kompletnie robić. A to na lotnisku aż. O Jezu, to może być coś grubego tam. Jakiś zamach może terrorystyczny. Przecież ostatnio spokój jest w mieście, więc tam nie ma co tam gdybać. Ale zawsze z tyłu głowy trzeba mieć myśl, że to może być zamach. Zawsze. I to nie są żarty, moi mili. Raz kiedyś myślałem, to będzie spokojne zlecenie. Przyjeżdżam, a tam jebut, bomba mi wybuchła. Także trzeba uważać. I to bardzo. No jak jedziesz, pajacu? Dobra, dojadę, tak? O! Dobra, oficer Pączkowski, włączam się do pościgu za tym podejrzanym. Czy to jest motocykl? Tak! Hop! Ojoj! Nie nauczył się, że motocykle są dla panien. No niestety. Moje piękne światełka przez taką łajzę zniszczone. O Jezu! Mam jeszcze kogoś odwozić teraz? W sumie chętnie, bo przynajmniej sobie wymienię radiowóz po drodze. No z drogi, to ci nie widać syrenek, tak? Oficer Pączkowski jadę na miejsce. Tutaj po rogu. Oj, grajt! Uuu, jak w Tody Hawku. Tutaj? No i to jest ten sam samochód co ostatnio. Oficer Pączkowski jestem. Gdzie masz więźnia? Co, tak długo? Ale ty wysiadasz, kolego, za obrażanie mnie. Dobra, kolego. Do mojego auta. Jezu, musieli mi zepsuć syrenki. To jest najbliższa areszt chyba. No ale siadaj! Dobra, bo nie wytrzymam. Jedziemy! Ku przygodzie, kolego. Ty jesteś mat, widzę. Słuchaj, mat. Ja nie jestem złym gliną. Ten radiowóz jest taki uszkodzony i pokrwawiony, ponieważ widzisz, doszło do strzelaniny i przewróciłem się na maskę. Myślałem, że dam się radę obronić, no ale strzelali do mnie. No i wiesz, jak bohater, przyjął wszystkie kule na klatę. I ogólnie ta krew ze mnie tak sikała, takie psy. No i
właśnie mi tak zakrwawiło maskę. To nie jest tak, że jak kogoś przejechałem czy postrzeliłem. Nie, 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 to do mnie strzelają. Ja jestem tym dobrym, pamiętasz? Policjantem, nie? No, także widzisz, ja cię odwożę, a mi wjechał. Więc ja myślę, że ty... No kolejny, widzisz? Ja naprawdę chcę dobrze, ale tacy ludzie mi nie pozwalają po prostu. Nieważne, co ja zrobię. Oni i tak tego nie doceniają. Dokładnie, to są dupki. Dobra, tutaj muszę wjechać. Proszę bardzo. No to miło się gadało, Matt. No ale cóż. Na razie, kolego. Cześć, Matt. Polubiłem go. To porządny gość. Nie najgorszy, ale wiecie, zawsze coś. Dobra. O, naprawili mi! Ale mili ludzie. Jej. Jest nówka nieśmigana sztuka. Takie jak lubię. Szkoda, że nie jestem nauczycielem w szkole. Tam są nówki nieśmigane. Znaczy się, no, zlecenie jakieś. Ktoś ukradł policyjny pojazd? No i dupa. No i dupa, to jest nowy radiowóz! Wajza. Nienawidzę. Uwaga, uwaga. Śmierć frajerom. Toć nie trąb już. Oj, 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 oj. Nie ma. Nie wytykaj języka, bo ci pączek nasika. Dobra, koleżanka ukradła radiowóz, myślała, że jest fajna, no ale cóż. Puf, i jej już nie ma. Jezu, znowu pomoc młodym. Ja wiem, że ja jestem chodzącą, żywą, nieśmiertelną legendą. Ale bez przesady. Aż tak potrzebują pomocy. To po co oni do policji wstępują? Ja się pytam. Nie rozumiem kompletnie. Tutaj skręcić, tu przejechać. Czemu mi zniknęła mapka, przepraszam bardzo. No to stary, no po cholerę się zapchasz na autostradę. Z drogi! Strzelałem do moich! Usiadę. Wytrzymaj, młody! To było planowane. Tu ulica, tu się jeździ. Młody, już jadę! Jeszcze tylko chwila, zaraz go znajdę. Zaraz damy tego. Skurczybyka, co do naszych strzela. Łajzo! Stary, żyjesz? Żyjesz? Cholera, zawał. Wiem, zobaczyć żyjącą legendę to jest problem, nie? Ale dzięki za auto. No, o, o, o. No, bez rysowania, proszę. Zobaczyć żyjącą legendę to faktycznie może być zawał. No ale dobra. Jedziemy dalej. Nie, 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 nie. Nie oszalałem. Za karetkami gonić nie będę, chociaż skok sobie wykonam. Patrzcie, jak idealnie. I co? I tu żadnej karetki nie ma, moi drodzy. Karetka to kłamstwo. To bym sobie w ogóle domek kupił. To jest taka, myślę, spokojna dzielnica, ładne. Tutaj domki budują nawet. Pod klucz już od razu wybudowane. Takie, wiecie, spokojne osiedle. Na przykład tutaj bym sobie przyjeżdżał po pracy i krzyczał: kochanie, wróciłem! Ej, nawet jest na sprzedaż! Chcę go! No halo, chcę go. Halo, ktoś tu jest? Tu mnie ktoś obsłuży? Tak, przepraszam. Halo. Ała. A zobaczmy, poczekajcie. Tutaj. Tak, tak. Teraz tak, trzy... Jeden, zero, pięć, 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 zero, jeden, pięć, dziewięć. Dzwonimy. Big Smoke.
Chciałem kupić ten dom, frajerze. To za karę niszczymy. Nielegalne wystawy, nie można kupić domu. Dobra, przyjąłem. Człowiek nawet nie może mieć chwili wytchnienia, tak? A to ładny dom, chciałem go kupić. No ale nic. Nieważne, robota wzywa. Dobra, oficer Pączkowski, przyjąłem. Jadę po cichutku, żeby tam nie spłoszyć złodzieja. Przyjąłem, jedziemy do Murieta Haigsch. Tak to się wymawia, to jest, wiecie, meksykański, ja to umiem. Idziemy sprzątnąć bandytów złych, kolejnych. Bo tutaj niby ładne. Ła! A tutaj są bandyci, tak? Da-da-da-dam. Nie tutaj? To gdzie on jest? Na dachu? Tak! O, pieniądze spadły. A kasjer żyje? Oj, zastrzelili ich. No szkoda, żeby się zmarnowały, nie? Punkty. Darmowe pieniążki. Fuj, obrzydliwe sikacze. Fuj. Dobra. Oficer Pączkowski, jestem w radiowłosie. No, jakby to powiedzieć. No, zastrzelili kasjerów, zabrali pieniądze, jeden zginął na dachu. Może tam są pieniądze, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Oni nie wiedzą. Tak, no nie dało się nic zrobić, przepraszam.